Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Mój Kościół. Kościół to społeczność ludzi wierzących. Kościół to ciało Chrystusowe, którego głową jest sam Jezus Chrystus. Kościół to oblubienica, za którą umarł Jezus. Kościół to duchowa rodzina. Będę chodził do kościoła, choćby nie wiadomo co. Czy tak to wygląda? No niekoniecznie. Niekoniecznie zawsze tak to wygląda i są różne ku temu powody. Niektórzy niechodzenie do kościoła tłumaczą złym doświadczeniem, bo zostali zranieni, skrzywdzeni czy o zgrozo zgorszeni w kościele. Tak również może być. Dlatego niektórzy wtedy decydują się na takie indywidualne życie z Bogiem, które różnie, bardzo różnie wygląda. Bo Kościół to jednak siła, Kościół to potencjał. Mówi się, że jeden patyk to jest bardzo łatwo złamać, natomiast kiedy jest ta garść patyków, to wtedy bardzo, bardzo trudno o złamanie. I to jest prawda, tak właśnie jest. W centrum Kościoła jest Jezus Chrystus. To On jest głową tego ciała. Jezus również zobrazowany jest jako fundament, jako kamień Kościoła. Izajasz tak opisuje mającego nadejść Mesjasza. Oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kamień kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. To Księga Izajasza 28, rozdział 16, werset. Piotr zaświadcza z kolei, że to proroctwo odnosi się do Jezusa jako do kamienia żywego. I w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 4 wersecie czytamy: Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Apostoł Paweł w pewnym momencie utożsamia Pana Jezusa z jedynym, prawdziwym fundamentem, pisząc takie słowa: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. To z kolei cytat z pierwszego listu do Koryntian, tam 3 rozdział, 11 werset. Tak, Jezus Chrystus jest fundamentem Kościoła i wszystko na nim jest ugruntowane. To mocny, solidny i stały fundament. Jakie to szczęście, że Jezus Chrystus jest fundamentem Kościoła, a nie grzeszny, omylny człowiek, chociaż niektórzy również w takim kierunku idą. Nowotestamentowy Kościół składa się z nawróconych Żydów i pogan, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że jest to nowotestamentowy Izrael. Czy zatem warto chodzić do kościoła, mieć społeczność z Bogiem, mieć społeczność z Jego ludem? Czy warto? Na pewno tak. Na pewno warto chodzić do kościoła, do zboru. A zatem dlaczego chodzić do kościoła? Pierwszym i najważniejszym tego powodem jest to, że Biblia tak mówi, że to Pan Bóg mówi, abyśmy właśnie tam się udali, abyśmy właśnie tam poszli. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 24 i w 25 wersecie czytamy: I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej
widzicie, że się ten dzień przybliża. Drugim powodem chodzenia do kościoła jest to, że kościół jest ciałem, a ciało dobrze, bardzo dobrze funkcjonuje, gdy wszystkie członki tego ciała są razem i spełniają powierzoną im funkcję. Tą prawdę odnajdujemy z kolei w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale i 27 wersecie, gdzie czytamy: Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Porównanie Kościoła do ciała podkreśla jego spójność i więź wyznawców z tym Kościołem. Pan Bóg w swojej wielkiej miłości dał członkom Kościoła dary, talenty, które powinny służyć właśnie temu Kościołowi, właśnie wzmacnianiu tej społeczności. Jeżeli byśmy każdy zakopali nasze dary i talenty, to można powiedzieć, że Kościół byłby takim Kościołem niepełnosprawnym. A tak oczywiście być nie powinno, tak być nie może. Całe ciało jest ważne. Nawet te członki, które uważa się za mniej zacne, ważne, one również mają w tym ciele swoje przewidziane miejsce. Trzecim powodem chodzenia do kościoła jest to, że Pan Jezus Chrystus to robił, że Jezus uczestniczył w sobotnich zgromadzeniach i to było Jego zwyczajem. O tym z kolei czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 16 wersecie. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Było to również bardzo dobrym zwyczajem apostoła Pawła, wielkiego ewangelisty. W Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, 4 wersecie czytamy: A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. I tak zupełnie na marginesie, tutaj akurat w sabat, już po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, byli razem z Pawłem zarówno Żydzi, jak i Grecy. Jest również tak, że czasem można usłyszeć, że dla mnie błogosławieństwem jest to, gdy ja dzień sabatu spędzam gdzieś tam na łonie przyrody. Wcale nie muszę iść do kościoła, wcale nie muszę iść do zboru. Innym razem można usłyszeć, że są nabożeństwa w internecie. Jest taki szeroki wybór tych nabożeństw. Mogę wybierać, które chcę. Wcale nie muszę iść do kościoła, wcale nie muszę iść do zboru. I faktycznie dobrze, bardzo dobrze, że są te nabożeństwa w internecie. Ale tych nabożeństw nie możemy traktować jako zamiennik, jeżeli ktoś jest sprawny, jeżeli ktoś jest zdrowy. To nie może być zamiennik tej społeczności, jaką mamy tutaj, chociażby dzisiaj, na tym miejscu zgromadzeń. Prawdą jest również to, że nie każdy wyobrażał sobie wcześniej, przychodząc do kościoła, że ten kościół będzie wyglądał tak, jak wyglądał. Tak, jak wygląda. Być może ktoś, przychodząc do kościoła, miał wysokie oczekiwania. Przyznam szczerze, że gdy ja latami przychodziłem do kościoła adwentystów, czytając literaturę z kościoła, miałem obraz adwentystów jako ludzi bardziej takich, którzy unoszą się nad ziemią, niż po tej ziemi stąpają. Miałem taki w pewnym momencie wyidealizowany obraz kościoła i osób, które są w tym kościele. Tak, może tak być, że niektóre osoby, przychodząc do kościoła, mają zawiedzone oczekiwania. W książce Wydarzenia Czasów Końca, którą bardzo lubię często cytować, siostra White w
kontekście tego tematu zapisała takie bardzo ciekawe słowa. Niektórzy ludzie myślą, że wchodząc do kościoła mogą spodziewać się natychmiast spełnienia swoich oczekiwań i że spotkają tam tylko tych, którzy są czyści i doskonali. Ludzie ci są gorliwi w wierze, ale gdy widzą wady u członków kościoła, mówią: opuściliśmy świat, by nie mieć do czynienia ze złem, ale i tutaj jest zło. I pytają, jak pytali słudzy w przypowieści: skąd wziął się kąkol? Nie powinniśmy być jednak z tego powodu rozczarowani, gdyż Pan nie zagwarantował, że Kościół będzie doskonały, a cała nasza gorliwość nie sprawi, że Kościół walczący stanie się tak czysty, jak Kościół triumfujący. I jeszcze jeden cytat. Kościół walczący nie jest Kościołem triumfującym, a ziemia nie jest niebem. Kościół składa się z błądzących, niedoskonałych ludzi, którzy są uczniami w szkole Chrystusa i muszą być szkoleni, ćwiczeni w karności, kształceni do tego i przyszłego, nieśmiertelnego życia. Tak, zawiedzione oczekiwania to może być jakiś problem, ale to nie jest powód, żeby nie chodzić do kościoła, żeby nie przychodzić do zboru. Jest również tak, że mogą być różne powody chodzenia do kościoła, do różnych kościołów. I jakie mogą być te niewłaściwe, jakie mogą być te najgorsze powody chodzenia do kościoła, do zboru, do różnych kościołów w różnych wyznaniach. Bo tego wymaga otoczenie. No bo co powiedzą ludzie? Tam, gdzie mieszkam, ludzie chodzą do kościoła, no to i mnie osobiście pasuje od czasu do czasu pójść do tego kościoła. No bo patrząc na mnie, no co powiedzą ludzie? Bo trzeba przecież gdzieś należeć. No wszyscy moi znajomi, moja rodzina należą do jakiegoś kościoła, to ja do jakiegoś kościoła należę. No bo tak wypada. No bo tak trzeba. Bo od małego mnie tutaj przyprowadzali. Od kiedy pamiętam, dziadek z babcią, mama przyprowadzali mnie tutaj do kościoła. To ja teraz nie będę zmieniał. Wiele osób mówiło mi na ewangelizacji, że no nie można w żadnym razie zmieniać wiary ojców. W jakim kościele się kto urodził, w takim kościele musi umrzeć. Tak musi być i amen. Z przyzwyczajenia. Chodzę do kościoła, bo mam tutaj znajomych, bo mam tutaj rodzinę. Przyzwyczajam się bardzo do ludzi, przyzwyczajam się bardzo do miejsca i będę chodził do samego końca mojego życia. I tutaj chociaż w tym nie musi być wcale nic złego, to nie może być priorytetem. To nie powinno być najważniejsze, jeżeli chodzi o chodzenie do kościoła. Z powodów matrymonialnych. Przychodzę do kościoła, do zboru, bo widzę tu ewentualne kandydatki na narzeczoną, na żonę. Przychodzę, bo widzę kandydatów na narzeczonego, na męża, więc będę tutaj chodził. I to jest znowu podobnie, chociaż nie musi być w tym nic wcale złego, to nie powinno być najważniejsze. To nie powinno być priorytetem. Nie dlatego powinniśmy chodzić głównie do kościoła. Ze względów politycznych. Tak, chodząc do kościoła, no będę lepiej odbierany w społeczeństwie, szczególnie gdy większość tego społeczeństwa właśnie do tego kościoła chodzi. Dobrze jest się wtedy pokazać, to dobrze wpłynie na moją karierę polityczną, dobrze wpłynie na moje słupki poparcia. No będę chodził do takiego właśnie kościoła.
A jakie są te dobre, te właściwe powody chodzenia do kościoła czy do różnych kościołów? Chodzę do kościoła, bo ten kościół opiera się na Biblii i w nim nauczane są słowa Jezusa, nauczane jest Słowo Boże. Chodzę do tego kościoła, bo chcę mieć społeczność z Bogiem na tym miejscu, z Jego ludem, bo nic nie zastąpi tych osobistych, wspólnych zgromadzeń na nabożeństwie. Chodzę do kościoła, bo chcę oddawać Bogu chwałę i cześć, ale chcę słuchać właśnie budujących kazań, budujących apeli i doświadczeń. Chcę ich słuchać, ale może właśnie również chcę na tym miejscu dzielić się swoimi własnymi doświadczeniami z innymi. Przychodzę na nabożeństwo, bo chcę wspierać innych, bo chcę pocieszać innych, ale przychodzę również po to, żeby sam być wspierany, żeby sam być pocieszany w tej społeczności. Przychodzę na nabożeństwo, bo te nabożeństwa były i są dla mnie wielkim błogosławieństwem, ale również patrząc na innych, widzę to samo po nich, że są właśnie błogosławieństwem dla nich w ich duchowym życiu. Przychodzę na nabożeństwo i tutaj powtórzę te myśli, bo Bóg chce, żebyśmy tak robili, bo Biblia o tym naucza, bo Pan Jezus Chrystus tak robił, bo apostołowie, uczniowie tak robili. Oni zbierali się razem na wspólnych nabożeństwach i to było takim wielkim błogosławieństwem dla nich. I jeszcze raz powtórzę list do Hebrajczyków, tam 10 rozdział i 24 werset w tym kontekście, gdzie czytamy: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Celem naszych spotkań, naszej społeczności, naszych zebrań powinno być pobudzanie się do miłości i do dobrych uczynków. Można powiedzieć, że to takie praktyczne chrześcijaństwo, określanie pewnych celów i ich realizacja. Powinniśmy również pamiętać o tym. Temu służy społeczność. W liście do Efezjan w 2 rozdziale od 20 po 22 werset czytamy takie słowa o ludziach wierzących. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Apostoł Paweł tutaj przedstawia bardzo ciekawy obraz Kościoła. Czytamy tutaj, że my jako ludzie wierzący jesteśmy właśnie częścią tej budowli, że Jezus jest tutaj kamieniem węgielnym, fundamentem są apostołowie. Jednak Pan Jezus fizycznie nie chodzi już po ziemi. Apostołów również ludzie nie widzą 2000 lat. Natomiast dzisiaj ludzie widzą kogo? Dzisiaj ludzie widzą nas. Dzisiaj ludzie widzą mnie i ciebie, siostro, bracie. To my jesteśmy częścią, to my jesteśmy cegiełką tej budowli, którą ludzie widzą i oglądają. To my tworzymy ten kościół, to my jesteśmy tym kościołem, to my mamy wpływ, jak ten kościół będzie wyglądał. Czy ten kościół będzie wyglądał dobrze, zachęcająco, czy będzie wyglądał słabo i zniechęcająco. Myślę, że od czasu do czasu warto się nad tym zastanowić. Co ja wnoszę do tego kościoła, co ja wnoszę do tej społeczności, moją osobą, moim zachowaniem, moim wkładem w takim czy w innym względzie. Bo przecież najważniejszą albo jedną z ważniejszych roli kościoła jest świadczenie o Bogu, świadczenie o Jezusie.
swoim życiem, ale i słowem. I bardzo dobrze, żeby tutaj była spójność. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale tego listu i 2 wersecie czytamy takie słowa. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Dobroczynność i troska o drugiego człowieka powinny być jak najbardziej realizowane właśnie w Kościele, właśnie w społeczności. Pan Jezus prowadził misję wśród ludzi i do tego samego właśnie nas zachęca również teraz, również dzisiaj. Pan Jezus chciał zbawić wszystkich ludzi, jednak Kościół przedstawiony jest w Biblii jako Jego oblubienica. Pan Jezus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą. A jak ten Kościół wyglądał na przestrzeni wieków? Można powiedzieć, że różnie, że bardzo różnie, ale zawsze Pan Bóg miał swoją wierną resztkę. Gdy popatrzymy na naród izraelski, ogólnie można powiedzieć, że było nie najlepiej. Były często upadki, było odstępstwo, były Boże napomnienia, były Boże kary. Bóg zawsze chciał realizować swoją misję przez Kościół, przez swój lud, który miał być tą światłością świata i dzisiaj jest nie inaczej. Dzisiaj się w tym względzie nic nie zmieniło. To Jezus Chrystus zaczął misję i my jako chrześcijanie powinniśmy być kontynuatorami tej misji Jezusa Chrystusa na ziemi. A jak to dzisiaj wygląda? I tu znowu można powiedzieć, że wygląda to różnie, bardzo różnie. Ciekawe słowa odnalazłem w książce Ożywcze Słowo, w czytance, pod którą podpisany jest pastor Mark Finlay. Socjolog Stephen Cohen przeprowadził ostatnio dogłębne studium zeświadczonej amerykańskiej kultury. W swoich badaniach skupił się głównie na tak zwanych umiarkowanie wierzących Żydach, których większość nie jest ani ateistami, ani gorliwymi wyznawcami swojej religii. W większości przeprowadzonych rozmów przejawiało się coś, co nazwał on samodzielnym ego. Dzisiaj ego rządzi i jest miarą wszystkiego. Nie ma dla ludzi większego zobowiązania jak posłuszeństwo swojemu ego. Inni socjolodzy odkryli identyczne postawy wśród większości współczesnych chrześcijan. Ludzie myślą właśnie w ten sposób. Ego rządzi niepodzielnie. Nie patrzymy już na wielkie sprawy czy wielkie prawdy. Nie patrzymy na coś większego niż my sami. Patrzymy na coś, co pasuje do naszych wymiarów. Coś, w czym czujemy się wygodnie. Ego rządzi dzisiaj w sposób, który był zupełnie niezrozumiały dla naszych przodków. Dzisiaj mówi się tak często o strefie własnego komfortu. Tutaj czytałem, że własne ego, że własne ja króluje. To ja jestem najważniejszy jako człowiek, jako jednostka. Jak się poświęcać dla Boga? Jak się poświęcać w Kościele, kiedy właśnie tak jest? Kiedy to ja jestem najważniejszy, kiedy to ja jestem w centrum. Ja i moje ego. Można dzisiaj powiedzieć, że współczesne chrześcijaństwo jest zdominowane przez taką religijność, która niewiele kosztuje. Wygląda ta tak, że na zewnątrz
Na ogół wszystko wygląda ładnie, ale w środku często ta religijność jest taka martwa, taka pusta. Często są to słowa, często jest to jakiś szyld, statystyki, nazwa i niestety niewiele ponadto. Czy łatwe chrześcijaństwo jest obecne w naszym kościele? Czy łatwe chrześcijaństwo jest obecne w naszym zborze? Czy to łatwe chrześcijaństwo jest obecne u mnie osobiście? Możemy sobie takie pytanie zadać. Bardzo aktualne są również dzisiaj słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział 2000 lat temu, który właściwie zapytał, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Czy Jezus Chrystus znajdzie tą wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? I oby tak było, że Pan Jezus znajdzie tą wiarę, że znajdzie tą wiarę u mnie, u ciebie, siostro, bracie, że znajdzie wiarę w tym zborze, że znajdzie dużą wiarę w naszym kościele. Oby ta wiara była obecna, obyśmy tą wiarą żyli, obyśmy tą wiarą, gorliwością, zaangażowanie zarażali również innych, żeby ludzie patrząc na nas mówili: o tak, oni są blisko Boga, to przez nich Bóg działa, to jest widoczne, żebyśmy byli takim dobrym przykładem dla ludzi, że Bóg żyje, jest obecny i że Bóg działa przez ludzi. I może na koniec tego kazania chciałem przeczytać z Księgi Kaznodziei Salomona z 4 rozdziału i z 17 wersetu pewne słowa. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie. Mam nadzieję, że właśnie na tym miejscu dzisiaj między innymi to robiliśmy, że słuchaliśmy. Jeżeli tak było, to dziękuję bardzo, życząc błogosławień Bożych i Jego prowadzenia w naszym duchowym życiu. Amen.